Witam. Dzisiejszy film będzie o torebce Yves Saint Laurent i jej koleżance w podróbce. Pokażę Wam różnice, jakie dostrzegłam pomiędzy tymi dwoma torebkami. Tutaj po prawej stronie mamy podróbkę, a po lewej oryginał. Pierwszą różnicę, jaką dostrzegłam, to różnice w skórze. Tutaj w oryginale można wyczuć, że skóra jest bardzo miękka i elastyczna, czego nie można powiedzieć o podróbce, aczkolwiek ta skóra wcale nie jest aż taka zła. Zrobię Wam parę zbliżeń. Tutaj po lewej stronie w oryginale można zauważyć, że klapa kończy się równo z tym szyciem tutaj, jest na równi. A tutaj w podróbce ta klapa jest dłuższa i kończy się w połowie tego paska tutaj, a nie tak jak tutaj dobrze widać akurat. A nie tak jak w oryginale. Szycie idzie równo. Tutaj w oryginale powinny być cztery szwy. Raz, dwa, trzy, cztery. A tutaj w podróbce jest ich aż pięć. Teraz pokażę Wam rączki. U góry jest oryginalna torebka, na dole podróbka. Tutaj w oryginale to zakończenie jest bardzo króciutkie i jest bardzo długie. Jeśli chodzi o tył torebki, to tutaj w oryginale powinno być 7 trójkątów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj taki siódmy, malutki, czego nie ma w podróbce. Tutaj jest tych trójkątów tylko 6. Tutaj ta tylna kieszonka w podróbce jest minimalnie krótsza niż w oryginale. W środku kieszonki materiał w oryginale jest matowy, jest przyszyty do dołu, nie da się go wyciągnąć. A w podróbce materiał jest świecący się, taki szeleszczący i można go wyciągnąć, on w ogóle nie jest przyszyty do dołu. Przejdźmy teraz do środka torebki. Tutaj w oryginale Ten guzik tutaj jest zakończony bardzo łagodnie, takie łuki, a w podróbce zakończenia są takie ostre. Próbuję to pokazać, uchwycić ostrość. Jeśli chodzi o napisy w torebce, to w oryginale ten napis nie jest tak czytelny jak w podróbce. Tutaj ten napis jest taki złoto-srebrny, niewyraźny, a w podróbce napis jest bardzo wyraźny, jest taki biało-srebrny. Kolejna różnica to to, że tutaj nie powinno być napisu. W podróbce jest kolejny napis.
tutaj w oryginale zamek chodzi dość ciężko, ale zamyka się do końca. Natomiast tutaj w podróbce zamek chodzi bardzo szybko i nie zamyka się do końca. Kolejny napis w środku torebki. Tak się prezentuje w oryginale. A tak w podróbce. Znowu bardzo wyrazisty napis. Kolejna różnica to tutaj w oryginale ta kieszonka jest zrobiona z materiału, a tutaj w podróbce jest zrobiona ze skóry. Do tego materiał w środku jest znowu matowy. A tutaj nie dość, że ta kieszonka w podróbce jest ze skóry, to i materiał jest znowu świecący. Tutaj w rączce, tutaj widać, że kółeczko ma taką wolną przestrzeń, to jest podróbka. A w oryginale powinno być wszystko mocno ściśnięte. Różnica w pasku. Tutaj na dole jest oryginał, tutaj jest podróbka. Jeśli chodzi o łańcuszek, to różnica jest minimalna. Wydaje mi się, że oryginał jest bardziej matowy niż podróbka. A jeśli chodzi o karabinczyk, to tutaj jest, to jest oryginał, to jest podróbka. Po lewej stronie mamy oryginalny woreczek do torebki. A po prawej woreczek podróbki. Napisy troszkę się różnią. U góry jest oryginalny napis. Po lewej stronie mamy oryginalne pudełko, a po prawej pudełko podróbki. Pudełko do podróbki jest otwierane na magnes. A po lewej stronie oryginalne pudełko otwierane u góry
Takie różnice zauważyłam pomiędzy tymi dwoma torebkami. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Pa!